Dzisiaj chciałabym porozmawiać o dwóch wielkich, 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 największych premierach kwietnia, a nie wiem nawet, czy nie tego roku. Te książki, oh my god, tak na nie czekałam, nie wiem nawet ile, ale tak czekałam mocno na te dwie książki, które wyszły tego samego dnia, tego samego miesiąca, tego samego roku. Ojej, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaka byłam szczęśliwa odbierając te książki. Ale dobra, nie wiem, czy to będzie recenzja, bo recenzją tego nazwać nie będzie można. Raczej to będzie takie małe paplando moje z moją opinią na temat tych dwóch niesamowitych książek. Ale dobra, przejdźmy może do filmu. Zapraszam serdecznie na moją opinię. Oczywiście, że wiecie, o jakie książki mi chodzi, po opisie przynajmniej. Mam na myśli Imperium Burz i Pieśń Jutra! Boże święty, co za niesamowite powieści! Ale dobra, po kolei. Imperium Burz, Sary J. Maas od Uroboros wyszło dokładnie 26 kwietnia 2017 roku. Jest to piąty tom z serii Szklanego Tronu. A Pieśń Jutra jest to trzeci tom niesamowitej serii Samanthy Shannon, wydawnictwa Sine Qua Non. Haha, i wyszedł tego samego dnia. I w mojej opinii postaram się nie zdradzać żadnych spoilerów. Czego by tu zacząć? Naprawdę jest ciężko mówić o książkach, tym bardziej któryś tam tomie z serii, bez żadnego spoileru. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo nie wiem, powiem wam, że ciężko jest mówić o książkach, które są dobre. Bo można się tylko powtarzać, mówić, jakie to jest niesamowite, jakie to jest dobre i tyle. I co, powiem wam, że to jest super, przeczytajcie, a chciałabym jednak powiedzieć coś więcej. I tak samo jest przy książkach złych na przykład, to powie, no co mogę powiedzieć, jest zło, nie czytajcie, a jednak też warto byłoby powiedzieć coś więcej. Zacznijmy od Pieśni Jutra Samanthy Shannon, bo Pieśń Jutra niedawno miała naprawdę huczną premierę i myślę, że dużo huczniejszą niż Imperium Burz, bo sama autorka przyjechała do Polski, odbyły się różne, przeróżne spotkania, na których oczywiście nie mogłam być, bo nie mieszkam za daleko. Ale Pieśń Jutra zaczyna się dokładnie w tym samym momencie, w którym się zakończył Zakon Mimów. Tak, ja chciałam powiedzieć Czas Mimów. Czas akcji zaczyna się dokładnie w tym samym momencie i jeżeli jesteście dawno po lekturze Zakonu Mimów, to naprawdę warto byłoby sobie przekartkować ostatni tom, przypomnieć albo, nie wiem, poszperać informacji na temat głównych bohaterów, bo ciężko jest bez przypomnienia cokolwiek tak jakby ruszyć z tą książką. Ja zaczęłam czytać trzeci tom jakiś miesiąc po przeczytaniu drugiego tomu i już miałam problemy trochę ze skojarzeniem, o co chodzi, a niektórzy czekali 2 lata. Tak. Bardziej, że autorka nie ma w zwyczaju przypominać nam, co działo się w poprzednich częściach. Nie, po prostu akcja trwa dalej. Na temat tego trzeciego tomu spotkałam się z różnymi opiniami, naprawdę przeróżnymi. Jedni mówią, że to jest najlepsza książka z tej serii dotychczas, bo seria ma mieć 7 tomów, a to jest trzeci. Niektórzy mówią, że z kolei najsłabszy, bo początek jest taki wolny. A moim zdaniem jest tak, trzyma poziom. Tak, ale o co chodzi? Dobra, początek faktycznie jest troszeczkę wolniejszy od poprzednich tomów, bo jednak nasza główna bohaterka mierzy się z konsekwencjami czegoś, co zrobiła w drugim tomie. I musi sobie z tym jakoś poradzić, coś wymyślić, coś zadziałać i ogólnie przegrupować siebie i swoje myślenie. Więc troszeczkę jej to zajmuje, popełnia błędy. I to jest ważne, że nie jest idealną bohaterką, popełnia błędy jak każdy normalny człowiek. To jest naprawdę duży plus tej powieści, że główna bohaterka Paige jest żywa, jest materialna i jest ludzka.
Świat jasnowidzów naprawdę stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jest coraz gorzej. Od pierwszego tomu, gdzie i tak nie mieli zbyt dobrze, ale jakoś sobie radzili, wiele się zmieniło, wiele przeszli. I no niestety światu jasnowidzów zagraża nowa maszyna, jeszcze gorsza niż policja i stróże na mieście. A dokładniej właśnie tarcza czuciowa, która zostaje uruchomiona i która działa i wyłapuje jasnowidzów do trzeciego stopnia. To jest wielki problem, ponieważ połowa ludzi, połowa jasnowidzów ze społeczności nie może w ogóle wychodzić na zewnątrz, nie będąc złapanym. Te tarcze są poukrywane w zwykłych rzeczach, jak nie wiem, bankomat, szpital, gdziekolwiek. I po prostu ci ludzie, którzy mogą być wykryci, mają problem. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Paige stoi przed właśnie takim wyzwaniem, żeby jakoś sprawić, jakoś zrobić, żeby oprzeć się temu. Czy to zniszczyć tarczę, czy znaleźć jakiś system, dzięki któremu mogą się poruszać bez alarmowania tarczy czuciowej. Tak więc, nasza bohaterka wyrusza w podróż. Tak więc podróżujemy sobie z Paige nie tylko po Londynie, nie tylko po kolonii karnej. Ten świat się rozszerza i to jest bardzo fajne, bo Samantha już nam opowiedziała, o co chodzi w tym świecie, jak on wygląda i tak dalej, i tutaj już sobie pozwala na rozwalenie go na cały świat. Nie tylko z teorii, ale też i w praktyce. I to jest fajne, bo jedziemy sobie do innego miasta, do innego Sajonu, jedziemy do kolejnego, poznajemy inne społeczności jasnowidzów, inne przestępcze społeczności i to jest naprawdę fajne. Więcej się dowiadujemy, o co z tym wychodzi, mamy w tej książce więcej polityki, więcej takich spisków, więcej takich przemyśleń o co do strategii. Wiele ludzi porównuje ten trzeci tom do Kosogłosa, ale wiecie co, ja bardzo lubię Igrzyska Śmierci, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę lepsze, bo jednak Paige jest inna, Paige jest inna, rewolucja jest inna i nie wiem, czy jest to też dobre takie porównanie. Po prostu w każdej części mamy coś troszeczkę innego. W pierwszej mamy tą kolonię karną, poznawanie tego świata i tego wszystkiego, to też więzienie. W drugiej części mamy walkę o władzę, a w trzeciej tak jakby rebelię, polityki więcej. Mi się naprawdę podobało, bo po tej już setnej stronie naprawdę akcja nabrała tempa, naprawdę no nie można było się oderwać od tej książki. Ale czy ten początek też był taki zły? Nie, bo jednak weźmy pod uwagę, że postawmy się, więcej empatii, postawmy się na miejscu Paige. Też byśmy mieli niemały problem, żeby ogarnąć to, co zrobiliśmy w drugiej części. Zakończenie. Zakończenie było niezłe. Bardzo mi się podobało, bo ojej, to co postanowiła nasza bohaterka, ale jednak wyszło trochę inaczej. I to jak w końcu Shannon postanowiła zakończyć to, wow, no po prostu dla mnie super. Co prawda zakończenie mi przypomniało troszeczkę to z czwartej części do Szklanego Tronu, czyli Królowej Cieni. Fajne zakończenie tych trzech pierwszych części i początek czegoś nowego, czyli dalsza historia, ale już coś więcej. No nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale naprawdę takie fajne zakończenie i obietnica czegoś więcej. Tak więc podsumowując, bardzo mi się ta historia podobała i uważam, że trzyma poziom poprzednich tomów. Jest na równi, nie jest gorsza, nie jest lepsza, jest tak fajnie. Po prostu bardzo lubię tę serię, bardzo się z niej zakochałam i dodaję ją do grona moich ulubionych. Ale przechodząc do Imperium Bush! Imperium Bush, największej mojej miłości. Normalnie ta seria to była moja największa miłość od nie wiem kiedy. Ojejku, dobra, koniec. Po prostu musicie wiedzieć, że jak tylko przeczytałam pierwszy tom, to się zakochałam w Szklanym Tronie. I w końcu mamy piąty. Piąty tom. Tak długo wyczekiwany. Nie tylko przeze mnie. Tak długo po prostu maltretowane poprzednie części. Tak długo, nie wiem, rozważane teorie na temat tego, co się może stać. A tu się zaczyna piąty tom. I nagle, puf,
Nie, nie ma tak łatwo. Nie, 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 Aelin, musisz się troszeczkę bardziej postarać. Fuck. Tu już jest ciężej troszeczkę, żeby nic nie zdradzać. Ponieważ Sara J. Maas ma, nie wiem, tendencję, naturalny talent do tego, żeby coś sobie pisać, my jej uwierzymy, oczywiście na słowo jej wierzymy, a później, nie wiem, za książkę dalej, czy za dwie książki dalej, dowiadujemy się, że... i przewraca nam całe myślenie do góry nogami. Tak było samo z dworem przecież. Nie, w pierwszej części coś sobie myśleliśmy, a później nam wszystko wywróciła do góry nogami. Tak samo jest tutaj. I podtrzymuję moją tezę, że Sara J. Maas najpierw zna zakończenie, a później dorabia poprzednie tomy. Naprawdę, bo tutaj to, co już się dzieje, uhuhu, ale zanim poznacie piąty tom, ogólnie przeczytacie, warto byłoby się zapoznać z tymi nowelkami Zabójczyni i tymi wszystkimi pięcioma chyba z nowelkami. W piątym tomie nasz świat się rozszerza. Bo wcześniej, jak czytaliśmy sobie Szklany Tron, to akcja działa się zawsze w jednym miejscu. Czy to w tym Richford, czy to w Wendlin, czy jak to jeszcze gdzie indziej, zawsze było w jednym miejscu. Teraz mamy akcję rozprzestrzenioną na całą krainę. To jest kolejny plus. Ale tak jakby pojawiają się nowi bohaterowie, którzy tak naprawdę powracają. To nie są do końca nowi bohaterowie. Oni wracają z nowelek. Więc, jeżeli znacie nowelki, to będziecie mieli takie fajne smaczki, że o, kojarzę, wiem kto to jest. Jak nie znacie, to po prostu będziecie mieli nowego bohatera. Owszem, zrozumiecie lekturę bez nowelek, ale z nowelkami będziecie bogaci o wiedzę. Po prostu. I nie wiem, jakoś tak przyjemnie się to czytało. Wiele się rozwiązuje w trakcie piątego tomu, wiele intryg wychodzi na jaw, wiele się dowiadujemy, mamy taki mindfuck i to nieraz, ale też wiele intryg zostaje uknutych, nowych. O niektórych wiemy, ale nie wiedzą niektórzy bohaterowie, a o niektórych pewnie się dowiemy dopiero w kolejnych częściach. Naprawdę Sara J. Maas ma głowę mocno na karku i to jest niesamowite, jak ona potrafi tak wszystko zaplanować, że my nie wiemy o niczym. A później jak ona odkrywa nam to wszystko, to mamy takie what the... Oh my god. Niektórzy, tutaj wspomnę czytacza, ze strefy czytacza, bardzo pragnęli rozlewu krwi. Bo uważali, że czwarty tom skończył się zbyt bajkowo i ogólnie był zbyt bajkowy i że tu już powinno być więcej krwi, potu, łez. I tak jest, jest dużo krwi, potu i łez. Oczywiście takie są momenty piękne, takie cudowne, o, takie że jest taki... taka chwila w książce, dokładnie chyba 15 stron, tak w środku, które kocham, kocham nad życie i po prostu te strony są tak niesamowite, tak cudowne. To jest moja ulubiona część, ulubiona scena z książki, te 15 stron. I ci, którzy czytali, wiedzą o co mi chodzi, a niektórzy pewnie się domyślają, ale było po prostu niesamowite. Mhm. Ale ta krew, pot i łzy też są, też. Szczególnie na koniec. Nieraz słyszeliście, że końcówka łamie serce. Tak, ja mam złamane serce. Czytatorowi się akurat podobało. On uznał, że w końcu tak. Ale ja na przykład uznałam, że mam bardzo złamane serce i to, co tam się zadziało, to po prostu mnie rozbiło. I że jak skończyłam lekturę, to jedyne, o czym myślałam, to nie myśleć. Tak, miałam w głowie, nie myśl o tej książce, bo jak pomyślisz, to będziesz miała największego kaca książkowego na świecie ever. Więc zanim w ogóle zdążyłam przetrawić tą powieść, zabrałam się za coś innego, byleby tylko nie rozmyślać i nie płakać i nie myśleć i w ogóle bo ja wiem, że długo będę czekać na kontynuację. Będę długo czekać i nie tylko ja, w sumie wszyscy będziemy długo czekać, więc nie ma co myśleć, po prostu trzeba to przetrawić, trzeba po prostu oczekiwać więcej, bo ja zawsze jestem optymistką i wierzę w happy endy i wiem, że będzie dobrze. Musi być. Ja wam powiem tylko tyle, że na
naprawdę warto przeczytać. Że jeżeli kochacie Szklany Tron, to musicie zrobić to w tej chwili. A jeżeli na przykład coś wam się nie podobało, to przeczytajcie i tak, bo jest cudownie. Po prostu, jak nie będziecie znali tych dwóch serii, to po prostu, nie wiem, cytuję Anitę, poleci największe w świecie, największy foch, czy jak ona to tam mówi, po prostu będzie foch, bo po prostu ja ręczę za te książki, one są cudowne, one są niesamowite i one tyle nam dają płaczu, bólu, radości, łez, śmiechu i tego wszystkiego, że ja naprawdę nie wiem, jak ktoś tego nie zna, to nie wiem skąd się urwał, nie wiem gdzie mieszkał, chyba w buszu, bo naprawdę... No nie można tego nie znać. To są tak znane serie i tak naprawdę chwalone, że ja się tylko mogę podpisać pod tymi wszystkimi dobrymi słowami i powiem wam, że naprawdę warto. Ja to kocham z całego serca. I tak jak kanał mówi, jestem na tak i tutaj jestem ogromnie, ogromnie na tak. Więc jeżeli jeszcze tu jesteście, dziękuję wam za to bardzo, bardzo serdecznie. I nie wiem, możecie zostawić serduszko. Zobaczymy, kto tutaj dotrwał. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pogadajcie ze mną o tych książkach na dole. Bajka! I'm feeling for passion, oh yeah. Uspokój się, uspokój. Niech ta recenzja jakoś wygląda. Dobra, jest ludzka. Więcej filozofów... No cóż, jeżeli jest... Jeżeli jest... Kurwa, jestem chora trochę.